przez 2-3 dni. A teraz wróciliśmy do typowej brytyjskiej pogody, czyli ciemno, zimno i mokro. Miałem przez te kilka dni kilka przemyśleń. Ktoś tu do mnie pisze. Ale to nikt z was, to zostaje mi na razie. Miałem kilka przemyśleń odnośnie tego całego kanału, projektu i w ogóle. I znalazłem takie narzędzie AI, gdzie wklejam godzinny, na przykład nagranie, na przykład takie rozmowy. I ten AI to analizuje, słowo po słowie, i wyszukuje takich, jakby to nazwać, takich smaczków w tym i robi z tego shorty. I z takiego jednego godzinnego nagrania robi 5-6 shortów i to naprawdę dosłownie w 3 minuty. I jest to dla mnie bardzo fascynujące, ekscytujące, dlatego że ja zawsze chciałem robić shorty z długich tych, bo uważam, żeby w ogóle ten projekt jakoś tak nabrał momentum i tempa, to po prostu muszę być widoczny. Ale odsłuchiwanie siebie przez godzinę, słuchanie samego siebie przez godzinę, decydowanie, co jest smaczkiem, a co nie jest smaczkiem, jest torturą. Naprawdę jest torturą. Nawet jak takich 5 nagrań godzinnych jest w ciągu jednego tygodnia, to jest co najmniej 2 dni tak naprawdę odsłuchiwania tego wszystkiego. Więc cieszy mnie to, że jest takie narzędzie. Tak naprawdę mam takie 3 narzędzia i dzisiaj będę testował w tym sensie, bo mam trochę różne funkcje, trochę różne mają też koszt. Więc zobaczę, który jest najbardziej opłacalny, który jest ma takie funkcje, które naprawdę potrzebuję i chcę zalać internet tym, co mówię, bo to tak naprawdę, żeby wejść w rozmowę, muszę z kim rozmawiać, a żeby z kim rozmawiać, muszę być widoczny. I też zdałem sobie sprawę ostatnio, że na moim YouTubie jest 150 nieopublikowanych rozmów, takich różnych rozmów, różnych spotkań, różnych warsztatów, takich unlisted, w sensie, że nie są publicznie dostępne. Taka do mnie przyszła myśl, że to wszystko po prostu upublicznić, nawet jednego dnia, tak po prostu i zacząć rozmawiać. Też zdałem sobie sprawę, tak naprawdę, cześć Sylwia, że że jak pomyślimy na przykład o różnych osobach, a, do czego zmierzam, że tak naprawdę i miałem jakiś taki problem chyba z tym, takie miałem przeświadczenie, że już wszystko powiedziałem, że to jest wszystko już jest wiadomo i wszystko. A zdałem sobie sprawę, że bardzo dużo osób, które gdzieś jakieś mają, gdzieś jak są w świadomości takiej publicznej, to tak naprawdę są z jednym i tym samym przekazem. Z jednym i tym samym przekazem przez lata, a nawet dekady. Jak myślisz o Eckhart Tolle, to myślisz o potędze teraźniejszości, o niczym innym. Jak myślisz o dyspensie, to myślisz o czym? To myślisz o tym, że te neurony tam się stapiają, jak o czymś myślisz i utrwalają te twoje myśli. Jak myślisz o kimś tam, to myślisz o tym. I tak sobie myślałem, bo dochodzę do wniosku, że tak naprawdę najważniejszym, cześć Marzena, najważniejszym tym czymś, co ja mówię, tym sednem sedna, tą esencją tego wszystkiego tak naprawdę, najważniejszą rzeczą są wierzenia. To, co my wierzymy, ma absolutnie przełożenie na absolutnie wszystkie dziedziny naszego życia. Na to, jak się czujemy, na to, czego doświadczamy, na to, jaką mamy percepcję, na to, jakie mamy pragnienie, jak się ograniczamy, jak się uwalniamy, to wszystko są wierzenia. I tak sobie myślałem, czy przypadkiem na tych wierzeniach się nie skupić najbardziej. Bo jaki byśmy nie mieli problem, czy to jest uczucie jakieś niefajne, czy to jest jakaś okoliczność, która jest niefajna, czy to jest jakieś pragnienie, które się nie manifestuje, czy to jest jakieś cokolwiek, co byśmy nie wzięli na warsztat, jak to nie daje komuś satysfakcji, czy ergo jest problemem dla kogoś, to na końcu za tym wszystkim, za strachem, za emocją, za tym wszystkim, za myślą, za nawykiem będzie kryło się wierzenie. I
I tak myślałem, że może wierzenia to jednak jest ten najważniejszy przekaz, że może ta duchowość i to wszystko to są takie poboczne tematy, a tak naprawdę to te wierzenie. Ale to się wszystko wyklaruje, bo to jak ja to mówię, wszystko wychodzi w praniu, wszystko samo z siebie wychodzi, więc też wyjdzie. Kochani, jak macie jakieś pytania, to zapraszam tutaj w komentarzach. Nie wiem, czy link jest tam gdzieś wrzucony, jak to chce się połączyć. Zaraz zobaczymy. Nie zobaczymy, bo nam nie pozwala. O, mogę na YouTube oglądać od razu, zobaczmy. Zobaczmy, czy na YouTube jest link do tego, żeby się na żywo połączyć. Jest link, patrzymy, czy działa. Jest link i działa, super. Więc jak ktoś ma, to niech się proszę łączyć. A jak nie, to ja sobie będę sobie siedział i pisał swoje rzeczy. Więc plan jest taki na ten tydzień. A, ja w ogóle to doszedłem do wniosku, że ten program, który robię w niedzielę, to jest trochę na siłę. Program nie jest na siłę. Formuła programu jest trochę na siłę. Więc ja, to co przychodzi mi bardziej naturalnie, to jest rozmowa z ludźmi. Te pierwsze pół godziny, tam jakieś czytanie jakichś artykułów, albo dzielenie się tym, co do mnie tam, nie wiem, co czytałem w tym tygodniu, to chyba jest takie trochę na siłę, w tym sensie, że to jest taka moja, taki mój wysiłek, żeby zapełnić te pół godziny, a ponieważ ja wysiłek nie wierzę, to chyba po prostu mam taki, chyba zrobię tak, że po prostu niedziela będzie takim programem, gdzie będę trochę update'ował, co zrobiłem, nad czym pracuję, co tam się dzieje, co jest w kolejce ustawione i głównie skupię się na waszych pytaniach, a tak naprawdę i przestanę robić te poranne, codzienne spotkania, bo tak naprawdę okazuje się, że mi bardzo trudno jest mi bardzo trudno jest mówić i pracować, że to bardzo mi trudno w ogóle zauważyłem, jest nawet teraz, już powiedziałem, że będę sobie klikał i sobie nie klikam. Trudno też mi jest, będąc na wizji tak na żywo, nie mówić, w ogóle nic nie mówić. Mam jakiś chyba z ciszą problem, w sensie, jak już człowiek jest, jak tam już jest i ogląda, to jakoś tak, nie wiem, jakoś taką mam potrzebę, może nie słowotoku, ale no, że zawsze coś się tam pojawi w moim umyśle i o czym mówię i bardzo trudno skupić się na pracy, na czymkolwiek i rozmawiać, albo nie rozmawiać, albo więc robię też przez tydzień, głównie dlatego, że też chcę mieć jakaś pojawia się fajna rozmowa, to jakiś tam wycinek może się z niej fajny pojawi, będę miał materiał na shorta, ale od przyszłego tygodnia będę może się ujawniał tak na krótko w jakichś social media, żeby tych pytań najwięcej zebrać i robić taką sesję, co pyta dama właśnie na live, jako program godzinny, nawet dłużej, jak trzeba w niedzielę wieczorem. Bo ja jestem też takich osób, które, znaczy ja też takich osób jestem, ja nie wiem, że w ogóle, myślę, że każdy w ogóle taki chyba jest, że ta energia, to skupienie, które możemy utrzymać, ma swój limit. Nikt się nie może skupić na czymś, nie wiem, na 4 godziny. To jest niemożliwe, w sensie nasz umysł tego nie może przeprocesować. Więc tak naprawdę skupienie się na czymś na 2 godziny, na 3, nawet jak człowiek coś naprawdę tylko coś kręci, to już jest taki maks i człowiek po prostu albo potem się już wysila, albo musi się odprężyć, albo musi jakąś przerwę zrobić. Dlatego jazda pociągiem jest taka trudna. W tym sensie trudna, że nie można wstać, nie można sobie iść i zrobić kubka herbaty, bo jak człowiek, w ogóle nawet nie można z miejsca wstać. Dlatego jak ja do samochodem, nie da się. Pociąg się zatrzymuje, jak ja wstaję z fotela. Więc 4 godziny tak non-stop skupienia też jest męczące. Cześć, nowa wilka. Kawka z tobą, pozdrawiam. Kawka z tobą. O właśnie, kochani, wymieniam swoje herbacie. Robiłem herbatę i wyciekło sekundkę. Już pijemy kawkę razem. Znaczy, piję herbatę.
Już po kawce. Więc tak, więc nie wiem, czy już mówiłem, ale jak macie pytania, to proszę pisać. Jak nie, to będę tutaj nawijał makaron na uszy, jak to się ładnie mówi. Więc chyba przejdę takiego, że skupię się na tym programie na żywo, całkowicie na pytaniach. Całkowicie na pytaniach, na waszych pytaniach. Że nie będę taki update, to tam robię, na czym na pracuję i tak dalej. Coś tam się pojawi, ale tak generalnie skupić się na was. Więc pierwszy na ten dzień jest następujący. Zalać internet shortami, które tutaj, którą z Bartolą dzisiaj wybiorę. I jak ona robi 6-7 shortów z godzinnego, oczywiście nie wszystkim się wydaje, bo mają sens, więc muszę odsłuchać, ale lepiej odsłuchać minutowego shorta niż całego godziny wideo. I więc zaleję internet tym. To raz, dwa, wracam do pisania książki, bo masz trochę tak dwutygodniową przerwę i tak trzeba się wdrożyć z powrotem tą książkę. I teraz zauważyłem, ta książka jest taka specyficzna, że tak naprawdę jeden rozdział nie ma żadnego związku z poprzednim. W tym sensie, że jeden rozdział to jest jedno przekazanie i jak skończę rozdział, to on jest skończony. I książka o emocjach była trochę inna, bo tam wszystko jest o emocjach, więc po miesiącu, dwóch miesiącach przerwy, bo zapomniałem, o czym pisałem dwa miesiące temu, więc przerwy też tak nie służą, więc mam, jak te live'y w tym tygodniu się skończą, też będę o 9 rano chciał być w Starbucksie, bo i bardzo, bardzo łatwiej mi się skupić na czymś na te 2-3 godziny, jak nie ma żadnych rozproszeń, tak? To się tak nazywa? No jak w domu, to jak w domu. W domu są inne osoby, ktoś tam chce, telewizor tam gdzieś włączony, tam coś, a w Starbucksie jest tylko ja i mój komputer i kubek kawy. Więc tak 3 godziny chcę codziennie pisać książkę i już w tej chwili kończę trochę koncepcyjnie dwie serie do praktyki. Jedna jest jak podnieść wibrację w danym temacie, a druga jest jak podnieść własne poczucie wartości. I też przymierzam się, to jeszcze nie jest gotowe, gdzieś tam się formułuje w głowie, może w przyszłym tygodniu, o, słoneczko wychodzi, przymierzam się do nagrania takich wideo, takich, co ludzie nazywają medytacjami, ale to dla mnie to nie są medytacje w żaden sposób, nawet nie chcę, żeby ludzie medytowali, jak to usłuchają, chcę, żeby tak, taki power dostali, więc to będzie takie, takie radosne, takie przypominające ci, kim jesteś, bo ty tutaj jesteś, to, że ano włączasz i masz power na cały dzień. Już słucham różnych piosenek, bo to muzyka tak naprawdę będzie w tym bardzo istotna, bo to najpierw muszę znaleźć muzykę i potem do niej dobrać słowa. Więc pracuję nad takimi, no będę zacząć to od trzech takich, kim jesteś, bo ty tu jesteś i że cała moc jest zawsze z tobą. Takie trzy fundamentalne przypominajki, jak to nazywam. Więc to na przyszły tydzień. Dobrze, kochani, widzę, że nie ma żadnych pytań. Komentarze się pojawiają, a pytań nie ma. No i co teraz? Wierzenie to jest to na pewno. Niesamowite, jak to można naprawdę. Dwa oddechy. Być w fajnym miejscu. A, czy Sylwia, bo ty widzę, że dołączyłaś ostatnio do... A ty byłaś chyba w projekcie Wibracja. Czy ty robiłaś, Sylwia, te ćwiczenia w tej serii Poczuj swoją boskość? Czy ty jakoś odczuwasz to? Jak słuchasz, można by się to nam znać, bo jestem ciekaw, jak ty to odbierasz? Czy jest jakiś postęp może tak w tym słuchaniu? No dobrze, kochani. Ja bym sobie zerkał okiem na ten, a to sobie będę grzebał w tych moich trzech różnych programach AI, które robią klipy. Muszę wybrać, który z nich jest
najbardziej efektywny i najtańszy też. Ja same subskrypcje tak różnych programów wydaję tak z 500 zł miesięcznie, więc muszę być ostrożny, tak, żeby nie. Żeby jak już coś płacę, to żeby używać tego tak naprawdę. Najwięcej kosztuje mi strona. Canva też płacę 50 zł za stronę, kosztuje mi 100 zł. Canva 50. Do edycji wideo. No tak, z 500 zł się zbierało różne rzeczy. No to jedna w ogóle nie działa. Kilka tych stron w ogóle po polsku nie ogarnia niczego. Więc jak nie odcieka po polsku nie ogarnia, to też nie ma sensu. Więc staną dwie platformy. A może ja tak, kochani, jak będziecie dzisiaj, jak jesteście na moim WhatsAppie, pewnie jesteście. A jak nie jesteście, to co? Co ja to mogę zrobić? Ja gdzieś tu WhatsApp mogę chyba wrzucić. Sekundkę. Nie wiem, czy nowa wilka. Nowa wilka. To pogadajmy. Super. Super. Nowa wilka. Jak ty jesteś na WhatsAppie, na grupie Włącz się, to daj znać, że jesteś. A jak nie, to ci może coś linka tutaj wkleję. Bo zrobię tak, że ja wrzucę dwa różne shorty z dwóch różnych programów, bo mogę chyba przesłać darmo i potem zobaczę, kto mi się bardziej podoba. To pogadajmy. Co uważasz za najważniejszą umiejętność, potencjał, zespół cech, który może wznieść nas do poczucia szczęścia, spełnienia? Najważniejsza umiejętność... Okej, umiejętność to będzie umiejętność słuchania, czy wsłuchania, czy zrozumienia swoich własnych emocji, bo to uczucia nam mówią, co jest nasze, co jest nie nasze. Jak pojawia się jakiś brak satysfakcji, jak pojawia się jakiś zgrzyt, jak pojawia się wysiłek, to zawsze to jest uczucie i to uczucie nam mówi, czy płyniemy z czymś, co jest nasze, czy płyniemy w górę rzeki, która nie jest nasza. Już to wysyłam tutaj linka do ciebie, żebyś mogła do nas dołączyć. Links. To odnośnie umiejętności. Dalej było zespół cech. Widzisz, zespół cech, takie coś mi się od razu włącza, to jest to, że my tak naprawdę tych cech tak niekoniecznie możemy, mam na nie wpływ, w sensie, jeżeli mówimy o takich cechach osobowości, to jest takie pytanie, to wrzucam linka do WhatsAppa tutaj w komentarzu. To jest takie pytanie, które jest trochę może i ciekawe, ale jak człowiek i te cechy nie ma, to jej nie ma. W sensie, żeby cechy nie jest coś, co się wybiera. Może tak. Na przykład jak ja mam bardzo logiczny umysł i na przykład, chyba że coś innego ma na myśli pod cechy, a ktoś na przykład jest bardzo abstrakcyjny, bardzo twórczy, to ani ja, ani on, to nie jest wybór w żadenkolwiek sposób. Ale słuchanie swoich, może jakiś stosunek do życia, bo stosunek do życia już jest wyborem. Nieważne, czy jesteś logicznym, czy jesteś kreatywnym, czy jesteś takim, czy innym, stosunek do życia zawsze jest wyborem. Więc umiejętność słuchania swoich emocji, bo książka numer 2, tytuł będzie taki, emocje mówią ci wszystko, co musisz wiedzieć. Naprawdę, wszystko, co musisz wiedzieć. I tak naprawdę jest tych kilka osi tych emocjonalnych, które ci mówią wszystko. Znużenie, ekscytacja, to też jest oś emocjonalna. Jak coś cię ekscytuje, to ci mówi, że to jest twoje. Jak cię nuży, to nie jest nie twoje. Wysiłek, jak przychodzi ci z łatwością, z lekkością, to jest twoje. Jak się musisz wysilić, to nie jest twoje. Emocje ci mówią wszystko, co musisz wiedzieć. A z takich cech, takiego stosunku do życia, to są te trzy o których ja mówiłem ostatnio. Optymizm, otwartość i odwaga. Optymizm to, żeby w ogóle patrzeć na świat z perspektywy szklanki na pół pełnej, bo jak patrzymy na świat, jak jesteśmy optymistą i patrzymy na świat, że szklanka jest półpełna, że są możliwości, a nie przeszkody. Widzimy to, co jest możliwe, a nie to... Nie mogę wejść o tym na linkę przy okazji. Na stronie wejdź. Nowa tam będzie. Na stronie tam chyba... Tam jest chyba w tym... taki baner z boku. Tak,
tam jest taki baner z boku, social media i tam chyba jest WhatsApp też jednym z nich. Patrzcie, bo się ładuje. Tak, i WhatsApp jest drugą ikonką. Więc trzy cechy. Optymizm, otwartość, odwaga. 3 O. Optymizm, żebyś w ogóle człowiek wierzył, że w ogóle się da. Żeby człowiek w ogóle wierzył, że jest to możliwe. Bo jak człowiek ma taki stosunek, że nic się nie da, nic nie jest możliwe, to nic nie jest możliwe, nic się nie da, bo wierzenie, każde wierzenie jest, wszystko nam udowadnia, że zawsze mamy rację. Więc jak wierzymy, że się nie da, to się nie da. Dla nas się nie da. Ale to nigdy nie jest prawdą. Więc optymizm, że się w ogóle da. Otwartość. Otwartość istotna w tym, żeby przy niczym się nie upierać. Czasami jest tak, że my naprawdę się zafiksujemy na jakimś punkcie, na jakiejś rzeczy, na jakieś cechy tej rzeczy i tak naprawdę naszym prawdziwym pragnieniem zawsze, i tak naprawdę na końcu zawsze jest emocja. Więc jak my coś chcemy, to nie chcemy to dla tego, nie wiem, pięknego mieszkania, dla tego pięknego samochodu, który po pół roku już nie będzie taki piękny, bo nam się znormalnieje, tylko chcemy dla emocji, chcemy iść dla uczucia. Więc uczucie jest prawdziwym pragnieniem, a jak uczucie jest prawdziwym pragnieniem, to to, czy ono się pojawi z tej strony czy z tej strony, powinno być nam absolutnie wszystko jedno. I jak my się fiksujemy, że to musi być takie, 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 i wtedy, i stąd, to my zamykamy się na wszystkie inne możliwości. Jesteśmy tak sfiksowani, że to musi być wtedy. Też padamy taką pułapkę, że możemy zacząć się wysilać, czy robić coś, co to koniecznie nie jest nasze, co nie daje nam radości, co nas nie ekscytuje, co nie jest dla nas lekkie, bo mamy wierzenie, że to jest jedyna droga, żeby tam dojść. I tak się pojawia tak naprawdę takie chroniczne cierpienie też w życiu. Wchodzimy w takie różne zobowiązania, które w ogóle nie są potrzebne. Bo jakbyśmy byli otwarci, a w otwartości naprawdę człowiek idzie za ekscytacją, gdzie ona by go nie zabrała, bo tak naprawdę wszystkie drogi tak prowadzą do twoich pragnień. Pójdziesz za ekscytacją, czy ty pójdziesz w lewo, w prawo, czy prosto dzisiaj, jak dzisiaj cię bardziej woła w lewo, a jutro bardziej w prawo, to jak pójdziesz za ekscytacją, to zawsze się przybliżysz. I jak człowiek nie kwestionuje, czy to ma sens, czy to się da, czy coś z tego będzie, jak nie przykłada do tego jakichś takich miarek swoich oczekiwań, tylko idzie za tym, bo go to ekscytuje, a jak go to ekscytuje, to się czuje fajnie, to dojdzie do tego swojego pragnienia w drodze, które my sobie dzisiaj nie jest w stanie wyobrazić. I naprawdę, jak ja patrzę na wszystkie swoje duże manifestacje w życiu, jak związek, jak praca i tak dalej, nawet jak ten kanał, przecież ja uwielbiam z wami rozmawiać, a przecież ten kanał, to nie jest tak, że ja się postanowiłem mieć kanał YouTube i w ogóle, to wszystko jest zawsze spontaniczne. Jest pomysł, ekscytuje cię, idziesz. Nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Ja nie mam żadnego pojęcia, jak zgadzałem się na pierwszy wywiad z Łukaszem w 2018 roku, 6 lat temu, że tutaj będę 6 lat później siedział w kącie i z wami rozmawiał na żywo. I to jest nieistotne. Ekscytowała mnie idea podzielenia się do moją perspektywą z Łukaszem i z jego widzami. Potem się zrodził. Do czego zmierzam? Samo z pracą. Z pracą to wszystko naprawdę jest bycie we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Rzadko my dochodzimy do swoich prawdziwych pragnień, wysilając coś. Rzadko jest tak, że okej, ja sobie taką sobie visual board, taką sobie zrobię, patrzę się na nią, modlę się do niej praktycznie codziennie, wysilam coś w tym temacie, czyli aha, ja chcę to, to muszę zrobić to, to i to. Idę tą swoją, wyznaczoną przez siebie ścieżką, na której wcześniej czy później pojawi się wysiłek i ja ten wysiłek znoszę, bo to pragnienie dla mnie jest ważne i trochę się zmuszam do tego w imię tego pragnienia, czyli celuję się za środki. I nawet jak się zmuszę, nawet jak tam dojdę, nawet jak osiągnę to coś, to tam nie będzie tego uczucia, którego tak naprawdę szukam, bo prawdziwe jest zawsze uczucie. Dlatego, że droga, która nie daje satysfakcji, która staje się trochę męcząca, destynacja w tej drodze nie może być wow. Jest, a to wszystko przez to uparte. Jeżeli jest otwarty, to może pójść drogą, która nie jest męcząca,
która jest spontaniczna, która jest bezwysiłkowa i w której naprawdę dzieje się magia. I ta magia polega na tym, że właśnie bezwysiłkowo coś się dzieje. My nic nie robimy, samo się dzieje. Taka droga, takie są najpiękniejsze. Więc otwartość. A trzecie, odwaga. Odwaga to jest, jak coś mnie woła, jak coś mnie już ekscytuje, jak mam jakiś, czemu się w ogóle zarąbisty pomysł z Wernonem, trzeba zacząć taką rozmowę. Wernon ma taki moment, że chce przestać pracować w szkole, bo do szkoły w tej chwili chodzi nas ten najmłodszy, ale on kończy tą szkołę podstawową w lipcu i od września tam nie będzie chodził, więc Wernon też tam nie chce specjalnie pracować, bo już go nie będzie i będzie w ogóle nauczyciel to już jest za nim. I szukaliśmy jakichś takich nowych pomysłów. I jeden z tych pomysłów pojawiło się, on ma taką healing po polsku. Tak, ma taką energię, taką spokojną, uleczającą. Tak może mówić do ludzi, taki ma ton głosu, taki kojący. I chciał takie afirmacje robić, chciał w ogóle pomagać, bo on tam dużo pracuje z traumą i tak dalej. Natomiast pamiętam taki pomysł w czasie naszej rozmowy, żeby zrobić taki kanał pod tytułem Co twój tata chce ci powiedzieć, ale nie wie jak. Bo w ogóle mężczyźni mają taką percepcja, że mężczyźni mają problem z uwzględnianiem swoich emocji. I ponieważ każdy ojciec będzie mężczyzną i jest dużo dzieci, dla których ojcowie nie są specjalnie czuli, ani otwarci, ani ten, żeby taką książkę afirmacji zrobić, co tata chce powiedzieć, a nie wie jak. Potem to się zrobiło, że można przecież ten cały mechanizm chce powiedzieć, a nie wie jak. Można w każdej sytuacji życiowej zastosować. Można co ci twój brat chce powiedzieć, a nie wie jak. Ale wszystko byłoby z perspektywy mężczyzny, dlatego, że on jest ojcem, dwa, że jest mężczyzną, dwa i trzy, że też jest, nie ma, że no byliśmy na Amazonie, nie ma, jest dużo takich generalnych afirmacji, które tam dzisiaj AI może zrobić listę 40 w 3 sekundy, ale nie ma takich specyficznych afirmacji, specyficzny problem. I do czego zmierzam? To się wszystko samo zaczyna pojawiać, tak naprawdę manifestować i jak człowieka tylko to ekscytuje, to powinien za tym iść. Nieważne dokąd zaprowadzi. Odwaga to jest pójście za tym, co cię woła, co cię dzisiaj ekscytuje. Nawet nie woła. Co cię dzisiaj ekscytuje, odwagę za tym pójść, bo raz, że to cię dzisiaj ekscytuje, to będzie fajna podróż, ale bez przywiązywania się do wyniku, że to musi być, że to i to i to z tego musi wyjść. Być może to, co dzisiaj cię ekscytuje, jest tylko kolejnym krokiem w stronę czegoś innego. Ale musisz ten krok do przodu zrobić, bo będziesz w innym miejscu, gdzie pojawią się nowe możliwości. Być może w całym tym procesie spotkasz kogoś, kto zmieni twoje życie, że człowiek, mając odwagę pójść za tym swoim impulsem, posłuchać swoich emocji i jak pójdzie za ekscytacją, to tam nie może, ekscytacja cię nigdy nie sprowadzi na manowce, nigdy. Więc mam nadzieję, że to ci pomogło, te trzy w sensie takiego podejścia do życia. Optymizm, otwartość i odwaga. Tu mamy pytanie Sylwii. Jak wyzbyć się podążania za autorytetem? Wszędzie jest w drugą stronę. Jestem odbiciem lustrzanym mojej zmarłej mamy i widzę, że sporo z tych nabytych cech mi nie służy. Okej, ja tu widzę w ogóle dwa inne tematy, w sensie Sylwia. To, że jesteś odbiciem lustrzanym swojej zmarłej mamy, mnie nie dziwi, bo my każdy gdzieś jesteśmy, znaczy może nie lustrzanym, bo lustrzane odbicie jest identyczne, w sensie jak ja patrzę w lustro, to jest dokładnie odbicie tego, co ja widzę, więc to może nie jest aż tak. Cześć, papa. To może nie jest aż tak dosłownie, ale my na pewno, jak ja to nazywam, nasz obraz jest namalowany jakby farbami i pędzlami naszych rodziców. Więc to jest naturalne, żeby było jasne. To jest naturalny proces. My wychowując się, obserwujemy, przez obserwację dochodzimy do własnych konkluzji
tak się pojawiają wierzenia, lub też przyjmujemy te wierzenia z autorytetem innych ludzi. Tylko ten autorytet, z tym autorytetem, to się nigdy nie kończy. Nawet jak czytasz książkę w wieku 40 lat, oglądasz jakieś YouTube wideo i kogoś dasz autorytetem, to przyjmujesz te wierzenia jego z autorytetem. Jak się tego wyzbyć? Sylwia, jak cokolwiek nowego usłyszysz, wyrób sobie nawyk pytania, czy to dla ciebie ma sens. Bo jak człowiek coś przyjmuje z autorytetem, tego nie kwestionuje. Na tym polega cała dogma w Kościele. Dogma, doktryna kościelna jest nie... Nikt nie kwestionuje dogmy i doktryny, bo ona jest święta, nienaruszalna. To, czy ma sens, czy nie, to już inna kwestia. Samo w ogóle, samo egzaminowanie, samo myślenie, sama krytyczna analiza jest w ogóle niedopuszczalna. Więc na tym polega autorytet. My przyjmujemy wszystko z jak to się mówi? Z brakuje mi słowa. Wiesz, co mi chodzi, że z dorobkiem? Nieważne. Jak ktoś przyjmuje ten, jak ktoś przyjmuje na przykład jak to się nazywa? Z dobrodziejstwem inwentarza. O, że przyjmujemy wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Więc taki nawyk, czy to ma dla mnie sens? Takie pytanie, jak coś nowego słyszysz, czy to ma dla mnie sens? Bo jak zapytasz siebie, czy to dla mnie ma sens, to automatycznie poddajesz to, co słyszysz, krytycznej analizie. Czyli nie przyjmujesz tego takim, jakim jest, tylko dlatego, że to powiedział ta, a nie inna osoba, tylko słyszysz nowy koncept, nieważne skąd go słyszysz, nieważne, to sam papież mówi, czy Adam na YouTubie, jest nieistotne. Jak to jest dla ciebie prawdą i dla ciebie ma sens, to jak ty siebie zapytasz, czy to dla mnie ma sens, czyli podasz to krytycznej analizie, a powiem ci jeszcze, jak to zrobić, to jest bardzo proste. Jak słyszysz czego, jak coś słyszysz i nie rodzą się w tobie pytania, ale jak to, ale dlaczego, ale jak to z tamtym, jak to się koliduje z tym, jak to się koliduje z tamtym, jak nie rodzą się w tobie takie pytania, to dla ciebie ma sens. Dzisiaj, w tej chwili. Za pół roku, za dwa, za 15 niekoniecznie musi mieć sens, ale w tej chwili to ciebie ma sens. W tej chwili to się nie kłóci ze sposobem, jakim ty patrzysz na świat. Jak pojawiają się pytania, to ty sobie je zadaj, zapisz nawet jak musisz. I jak znajdziesz na nim logiczną odpowiedź, to też nie ma problemu. Jak jest jakieś pytanie, które jest bez odpowiedzi, albo jest jakieś pytanie, na które ktoś odpowiada w ogóle, nie wiem, Bóg tak chciał, albo taka odpowiedź, która w ogóle nie ma sensu, albo która jest doktryną, albo dogmą, to tam coś jest nie tak. Więc, żeby pozbyć się tego nawyku podążania nad autorytetem, wyrób sobie nawyk krytycznej analizy. Ja zrobiłem, gdzieś tam znajdziecie u mnie w bibliotece taki filmik pod tytułem Sekundkę, to się może to podzielę tutaj. Taki filmik pod tytułem chyba właśnie autorytet. Tu jest moja mobilna wersja mojej strony. Jak tutaj wejdziemy, to w bibliotece, tam gdzieś można wpisać, wpisz sobie autorytet. I na pewno jest kilka materiałów o tym, a też na pewno jest wpis na blogu o tym. Jak kiedyś prowadziłem jeszcze bloga. Kliknąłem na to, czy nie kliknąłem? Bibliotekę. I tam można sobie jakieś materiały obejrzeć, ale to naprawdę to jest nic innego jak nawyk. Czy to się już pojawiło, co? Tak. I tutaj jest znajdź odpowiedź i tu możesz wyszukać. Autorytet. I jak sobie szukasz, szukaj, to tutaj się pojawiają się różne tutaj, zobacz, krytyczne myślenie, B62. Krytyczne myślenie jest niezbędne w procesie przebudzenia. Autorytet, czytając, jest kilka mater wpisów o tym, czy to w ogóle są wpisy, tak naprawdę, wszystkie B tak naprawdę to są do rozmowy. Jak klikasz sobie na B62, to tam Ewa i Kasia opisywały te materiały w jakimś tam jest opis, a to naprawdę tu będzie
chcę poznać więcej, subskrybuj. A, bo tu generalnie to jest bezpłatne, tylko trzeba się zalogować. Kliknij subskrybuj, już patrzymy. Jestem przekonany, że trzeba tylko zalogować. Sekundkę. A może nie, może jest jakiś problem. Sekundkę, zobaczmy, zaloguj się. Jak nie dosyć poprawię. Biblioteka generalnie jest bezpłatna dla wszystkich. Rozmowy klubowe są dla klubowiczów. Jesteśmy zalogowani. A tak, jak się zalogujesz, to generalnie tutaj się pojawia. I tu jest materiał wideo B62 i można sobie słuchać, co jest taki artykuł i tak dalej. Jest wiele, w BTC w ogóle jest wiele, wiele materiałów, które jakby są może nie do końca utylizowane. To raz. A dwa, z tym odbiciem mamy. Oczywiście naturalne jest to, że my gdzieś tam wyrastamy z wierzeń naszych rodziców. I to też nie jest problemem. I naturalne jest to, że też z wiekiem my dostrzegamy durność niektórych tych wierzeń. I jak my już tą durność zauważymy, no to obalamy wierzenie, bo to jest aż tak proste. Nieważne, czy ono jest od mamy, czy ono jest od taty, czy ono jest z tobą naprawdę 2 lata, czy 20 lat. Ważne jest tylko jedno, że ty sobie dzisiaj zdajesz sprawę, że ono ci nie służy. Jak ono ci dzisiaj nie służy, to się możesz dzisiaj go pozbyć. Nieważne, skąd się wzięło. Naprawdę nieważne, kto zasadził drzewo. Nie musisz wiedzieć, kto zasadził drzewo, żeby go ściąć. Musisz tylko wiedzieć, że to wierzenie dzisiaj ci już nie służy. Zidentyfikować go i ta identyfikacja naprawdę jest najbardziej wyzywającym elementem całego tego procesu. Jak zidentyfikujesz wierzenie, a jak naprawdę to jest to wierzenie, które naprawdę jest problemem, to taki moment aha się pojawia, taki moment taki aha, taki, że to na ciebie nagle ma sens, że to wierzenie było źródłem tego problemu, to wierzenie, jego durność to dla ciebie jest oczywiste, formułujesz przeciwne wierzenie, które będzie twoim prawdziwym wierzeniem i go afirmujesz, aż dla ciebie stanie się twoim automatycznym wierzeniem. Ponieważ ta identyfikacja tych negatywnych wierzeń jest najtrudniejsza w tym wszystkim, dlatego ja też tutaj jestem dla was dostępny na spotkaniach grupowych, na konsultacjach, bo to jest ten najtrudniejszy moment. A jak my już naprawdę zidentyfikujemy te wierzenia, a naprawdę wszystko wychodzi w rozmowie, bo dużo trudniej jest zrobić to samemu. Dużo trudniej jest dojść do tych konkluzji samemu, ale oczywiście nie jest to specjalnie niemożliwe. Każdy może dojść do własnych konkluzji, bo to naprawdę tak wszystko tak jest w tobie. Te wierzenia są w tobie, to jak ty się czujesz jest w tobie. Tak naprawdę to tylko ty i ty możesz je zidentyfikować, tylko ty możesz sobie pomóc. Ja ci mogę tylko zadawać pytania, które na końcu gdzieś tam doprowadzą cię do tej konkluzji, tego momentu aha. A to jest takie proste. Więc nie ma problemu w tym, że to jest od mamy, czy od kogoś tam. Nieważne skąd to jest. Ważne jest, że jak nam nie służy, to możemy się tego dzisiaj pozbyć. Bo kochani, cała wolna wola jest z tobą. To ty możesz dzisiaj wybrać, czy to wierzenie ci służy, czy ono ci nie służy. Ty możesz wybrać kompletnie zignorowanie go. Ty możesz wybrać zastąpienie go nowym. Ty możesz wybrać tą myśl, a nie tamtą. Ta wolna wola jest zawsze z nami, bo naprawdę nikt nie może tam wejść do ciebie, do twojej głowy i do niczego cię zmusić. Nikt cię nie może zmusić do konkretnej myśli. I to, że oczywiście żyjemy w 99%, nie wiem tam ile, bo to jest nieważne, jakie procenty są, odgrywając nasze programy, nasze schematy, nasze nawyki, to inny temat, ale my też mamy wolną wolę, która pozwala nam na zmianę tych nawyków, tych programów, tych schematów, które nam nie służą. A żeby stwierdzić, że one nam nie służą, to najpierw musimy się wsłuchać w swoje emocje i uczucia, bo te uczucia nam mówią w ogóle, gdzie jest problem. Powiedziałem kiedyś, że uczucia są naprawdę jak wykrywacz metali. Idziesz przez tą plażę i z tym swoim detektorem min i to uczucie jest tym czymś, co wykrywa tą minę, czyli to negatywne wierzenie, które jest problemem w twoim życiu. Więc uczucie jest manifestacją tak naprawdę twojego, czy może tak, niefajne, bo to oczywiście są też fajne uczucia, tak? Niefajne, niepożądane, niesatysfakcjonujące uczucia są symptomem, manifestacją twoich wierzeń. Więc uczucie samo w sobie nie jest problemem, jest tylko informacją.
Tak samo jak ból głowy nie jest problemem, jest tylko informacją, że tam coś jest nie tak, i ból głowy jest symptomem choroby czy czegoś tam. Natomiast, chociaż może pewnie być ból głowy, to ból głowy, ale jakikolwiek symptom w twoim ciele choroby jest symptomem, jest informacją, że coś tam gdzieś tam ci, nie wiem, nerka obumiera. Więc z uczuciami jest tak samo, to jest informacja. Uczucie jest informacją. Dlatego jak my się zatrzymamy na chwilę, zastanowimy się, jak my się w ogóle czujemy w danych tematach i jak znajdziemy to uczucie, które jest mniej fajne niż byśmy chcieli, to warto się temu przyjrzeć, bo za tym gdzieś są wierzenia. I tutaj też ostatnio ktoś poszedł taki temat w naszych rozmowach, żeby wierzenia i granice, bo jak ja na przykład jestem w związku od 10 lat i nie jestem w nim szczęśliwy, taki związek, który gdzieś tam już się dawno skończył emocjonalnie, a ludzie w nim trwią, bo mają wierzenia, dlatego trwią. I to właśnie też jest ciekawe. Albo jak jestem w związku, w którym jeszcze jestem zaangażowany emocjonalnie, jeszcze chcę, jeszcze mam nadzieję i tak dalej, ale ktoś mnie traktuje w inny sposób, albo w sposób, który dla mnie jest nieakceptowalny. I teraz. I gdzie tu jest wierzenie? Tutaj nie ma wierzenia w tym, że ktoś cię traktuje w sposób nieakceptowalny, bo na kogoś nie masz wpływu. Natomiast tutaj się pojawia wierzenie w innym etapie tego procesu. Jak ktoś traktuje mnie w sposób, który dla mnie jest nieakceptowalny, to ja stawiam granicę. Mówię nie. Mówię nie. Ja tą granicę stawiam, ja ją określam, ja ją definiuję. Jak ktoś dalej, znając moją granicę, i to jest klucz, jak ktoś znając moją granicę, dalej ją przekracza, to dla mnie to też jest informacja, bo jak ktoś przekracza granicę, którą ja określiłem, i jak my jesteśmy w związku, to ja uważam, moim takim wierzeniem jest to, że w związku ludzie powinni dbać o siebie, troszczyć się o siebie, a już na pewno nie celowo siebie nie raniąc. Czyli jak ty wiesz, że to jest dla mnie problem i celowo to robisz, no to pytanie, gdzie jest ta miłość, gdzie jest ta troska? Będą się dla mnie informacją. Jak tam się zdarzy raz na dwa, to tam możesz komuś tam zapomnieć czy umsknąć. A jak coś się powtarza i że nie ma tej troski, nie ma tego szacunku, nie ma tej miłości, no to pytanie jest teraz dla ciebie, co ty robisz w tym związku dalej? Bo oczywiście znowu jesteś w takim momencie, gdzie jak doświadczamy jakiejś niefajnej okoliczności, a działanie innej osoby zawsze nie będzie okolicznością, to mamy trzy wybory. Albo możemy to zmienić, to zmieniamy, jak możemy to zmienić, ponieważ tu jest inna osoba i nie możemy jej zmienić, to ta opcja tak naprawdę jest tylko taka ograniczona do, nie wiem, do rodzicielstwa i do, nie wiem, jakichś takich relacji służbowych. Dwa, czy mogę nauczyć się z tym żyć? Jak to jest moja granica, czy dla mnie to jest problem, jak to się przekracza, jak ja bym się musiał zmusić do tego, żeby z tym żyć? Oczywiście to mówimy o jakimś kalibrze, tak? Bo to jest taka mała pierdółka, to rzeczywiście ja mogę postawić dwie rzeczy na szali, ja bo mogę Andrzej, to była taka tylko przykład. Jak mogę postawić dwie rzeczy na szali, tak? Czy ja mogę nauczyć się z tym żyć i tym drugim będzie bycie w związku, tak? Która z tych rzeczy dla mnie jest ważniejsza? Bo to są takie naprawdę pierdółki, to my możemy się nauczyć. Albo tolerować przynajmniej. Nie możemy się zmusić do tego, żeby, nie wiem, cieszyć się z tego, ale możemy przynajmniej uczyć się tolerować. Coś w ogóle przy taki wątek poboczny, tolerancja nie jest takim pozytywnym słowem, jakby się ludziom wydawało. A jak już nie mogę zmienić, nie mogę zaakceptować, no to nie mam innej opcji, jak albo zmusić się do chronicznego cierpienia, albo usunąć się z sytuacji. I teraz, jak my już wiemy, i jak my już jesteśmy w tym trzecim etapie, jak my już naprawdę wiemy, że powinniśmy, a się nie usuwamy, to za tym jest wierzenie. Jak ja się zgadzam na to, żeby ktoś mnie chronicznie na przykład, jak jest dysrespekt po polsku, przekraczał moje granice, nie okazywał mi szacunku i tak dalej, i ja dalej tkwię w tym związku, to pytanie dlaczego i za tym dlaczego jest wierzenie. Więc naprawdę na końcu zawsze dochodzimy do wierzenia. Co byśmy nie zrobili na warsztat, na czym byśmy się nie skupili, jaki by nie był problem, na końcu i tak zawsze jest wierzenie. To zawsze jest nasze wierzenie. I to jest bardzo optymistyczne tak naprawdę, bo
jak to jest nasze wierzenie, to my możemy go zmienić. Bo jak mam jakieś wierzenie, które mnie trzyma w tym związku, w którym nie jestem szczęśliwy, w którym ktoś nie okazuje mi szacunku, a wręcz celowo mnie w nim rani, i ja dalej w nim tkwię, jak ja znajdę to wierzenie, jak ja się nim zajmę, jak ja go obalę, to ja się uwolnię od tego związku. I wierzenie raz obalone jest obalone. Wchodząc w kolejny związek, ty będziesz już innym człowiekiem. Ty będziesz wchodził już, wchodziła z innego miejsca, z innym zestawem swoich wierzeń, będziesz zwracał uwagę na inne rzeczy, będziesz po prostu inną osobą. Dlatego obalenie każdego wierzenia nas zmienia. Adam dzisiaj i Adam 5 lat temu to są dwie inne osoby. Adam dzisiaj, Adam 10 lat temu to już w ogóle lata świetlne. Jestem przekonany, że Adam dzisiaj, Adam za 5 lat też będzie inną osobą, bo my w kółko, czy chcąc, czy nie chcąc, czy będąc świadomym tego, czy nieświadomym, my w kółko podlegamy procesowi ewolucji. My w kółko redefiniujemy swoje pragnienia, obalamy wierzenia, uwalniamy się bardziej. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, ale nikt nie stoi w miejscu. Życie nigdy nie stoi w miejscu. I w samym tym procesie iścia do przodu, my po prostu się jesteśmy innymi osobami. Inne rzeczy nas kręcą, nie wiem, jak mamy 20 lat, to kręci nas to, 30 lat, to kręci nas coś innego, więc to wszystko się zawsze zmienia i tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi, są tylko szczere i mniej szczere. Więc wracając do pytań Nowa Wilka, tym taką umiejętnością, którą naprawdę, żeby mieć fajne, spełnione życie, którą sobie wyrobić, naprawdę, co jest umiejętność? Umiejętność tak naprawdę nie jest wrodzona, umiejętność się zdobywa, każdy się może nauczyć jeździć samochodem, może tak. Więc umiejętność każdy może opanować. Umiejętność się nabywa. Więc taką umiejętność, taką, którą warto opanować w życiu, to jest nauczyć się słuchać i analizować swoje emocje i uczucia. Bo jak ty się czujesz tak, a nie inaczej, to jest, to uczucie jest informacją, że gdzieś tam, coś tam jest nie tak, jak mówimy oczywiście o niefajnym uczuciu, a jak mówimy o fajnym uczuciu, to jest to potwierdzenie, że tak, to jest to. I to jest aż tak proste. I jak my mamy jakieś, jak my zauważymy w ogóle, bo to myślę, powinniśmy być świadomi, jak my zauważymy jakieś niefajne uczucie w jakimkolwiek temacie, przyjrzeć się temu, a nie, i to właśnie to jest, uważam, taki najczęstszy mechanizm, co ludzie najczęściej robią, co tak naprawdę nie jest jakiś, co nie jest specjalnie takie słońce wyszło, że nie widzę ekranu. Co często ludzie robią, i to nie jest produktywne w jakikolwiek sposób, to jak znajdą negatywne uczucie, to zamiast mu się przyjrzeć, zamiast krytycznie go przeanalizować, ma zastanowić się, dlaczego się czuje tak, a nie inaczej, to zamiast pracować nad sobą, nad tym uczuciem, nad wierzeniem, które za nim się kryje, wchodzą w kompletnie nieproduktywną, bezsensowną uliczkę obwiniania i usprawiedliwiania. To, że ja obwinię ciebie za to, że czuję się niefajnie, w żaden sposób nie zmieni tego, że czuję się niefajnie. To jest usprawiedliwianie swojego cierpienia, które nie zmienia tego cierpienia. A tak naprawdę nikt nie jest niczemu winny. Dlatego, że jakiekolwiek myślenie, czy w ogóle wchodzenie w jakiekolwiek taką funkcję obwiniania jest kompletnie, nic nie zmienia, a wręcz tak naprawdę utrwala nas w takim przekonaniu, że to inni mają tą moc nad tym, jak się czujemy. A to nie jest prawda. Oni mają tą moc, jak my im damy. Jak my im nie damy, to oni nie mają. Więc a to, że dam czy nie, to też jest twoja moc. Więc moc jest zawsze z tobą, w 100% w każdej sytuacji. Więc obwinianie nie ma sensu, ale też usprawiedliwianie. Ja też ostatnio, jak wiecie, mam od 2 lat, mam dzieci w swoim życiu. I też zauważyłem. I w ogóle temat rodzicielstwa się pojawił tak dość przede mną, tak stanął, patrzył mi w oczy. Mam dużo w tej kwestii przemyśleń, ale zauważyłem, że jest mnóstwo rodziców, które usprawiedliwiają niepożądane zachowania swoich dzieci różnymi etykietkami, ADHD i coś tam. I tutaj trauma z dzieciństwa. Dziecko ma 3 lata, trauma z dzieciństwa. Trauma jak miało 3 dni, jak miało coś tam. Ludzie, łatwiej jest nam usprawiedliwić, zwłaszcza jak coś, co podnika naszą odpowiedzialnością, łatwiej usprawiedliwić
niefajne zachowanie, niż się nim zająć. Bo jak usprawiedliwiam, to poniekąd zrzucam z siebie odpowiedzialność. No bo jak dziecko ma ADHD i przez to stoi tam, nie wiem, i chodzi, i siedzi w kawiarni i kopie obcych, którzy siedzą koło niego, to zamiast z tym dzieckiem, zamiast postawić granicę, bo to znowu kwestia granic w tym rodzicielstwie jest już bardzo istotna, to ty możesz wypuść tą alejką, tak, ono ma taki, a nie inny zespół i dlatego kopie ludzi. Ja nie mówię, że widzisz, to, że ktoś ma ADHD czy nie, to, że ktoś ma taki, a nie inny syndrom, to jest okoliczność, która sprawia, że niektóre zdawanie granic jest bardziej czy mniej wyzywające, czy jest trudne, ale nie niemożliwe. Że w usprawiedliwianiu jest tak, że ludzie w ogóle się poddają. O, on ma ADHD, to tak zachowuje i tak musi być. Usprawiedliwianie i obwinianie jest ślepą uliczką. Nie zmienia w żaden sposób tego, co czujemy. Dariusz, mam szczerze, to tak, nie widzę ekranu, taki słońce. Ej, Janika, pozdrawiam, super. Człowiek się uczy całe życie, absolutnie, nigdy się nie kończy. Żeby jeszcze było jasne, człowiek się uczy całe życia, nie życie, całe życia. I głupi umiera, no nie wiem, czy głupi umiera, bo widzisz, żeby powiedzieć, że głupi, no nie wiem, bo to jest, słowo głupi jest zero-jedynkowe, więc jakie kryteria musisz spełnić, żeby był głupi? Ludzie w większości są głupi, potem wygodni i sprzedajni na tych uczciwych, mówisz, że są nienormalni. Dariuszu, powiem ci tak, w całej tej informacji, w całym twoim wpisie widzę jedną rzecz. I to znowu, może to też jest takich właśnie, takich kategorii rzeczy bezmocowych, może tak to nazwijmy. Mówienie zawsze o innych jest zawsze bez sensu. W tym sensie, że generalizowanie jest zawsze bez sensu, bo nigdy nie jest prawdą. Nigdy tak, że ludzie są tacy, a nie inni. Są tacy i są tacy. To raz. Dwa. Zawsze starając się, czy chcąc kogoś ocenić, my zawsze musimy założyć mnóstwo różnych rzeczy. My możemy tylko w rozmowie z tą osobą dojść do takich innych konkluzji. Jak to osoby tutaj nie ma, mówimy o niej, to zakładamy mnóstwo rzeczy, które też nie muszą być prawdą. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak my generalnie widzimy, że większość ludzi jest głupi, a potem są wygodni, potem są sprzedajni, to mi to więcej mówi o twojej percepcji. Dlatego, że wszystko jest percepcją. I jak my tak patrzymy na świat, to patrzymy na ten świat z perspektywy szklanki półpustej. I fajnie, podoba mi się to, że użyłeś słowa w większości, a nie wszyscy. Bo to też jest pozytywne. Już zmiękczające. Ja nie wiem, czy to też jest prawdą, czy nie. I tak naprawdę to jest kompletnie nieistotne. Bo już w naszym życiu inni ludzie są kompletnie nieistotni. Inni ludzie są tylko problemem, jak zrobimy z nich problem. Inni ludzie są absolutnie cudowni i jak patrzymy na nich z takiej perspektywy. Więc to, jak my na nie patrzymy, decyduje o tym, jaką oni odgrywają rolę w naszym życiu. Bo tak naprawdę, tutaj myślimy o tym w kursie wibracji, wszystko jest absolutnie neutralne. Wszystko. Nawet Hitler jest neutralny. To nasza percepcja, nasze wierzenia decydują o tym, czy patrzymy na to z takiej, a nie innej perspektywy. Więc to tyle w tym temacie. Marzena. Witam, Marzeno. Adamie, jak przestać uderzać w siebie, winić siebie? Zawsze szukałam winy w sobie i to zaniża moje oby. Marzena, winy za co? Teraz ja skupiam się na drugim przekazaniu w książce. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale ja piszę książkę pod tytułem 10 przekazań na XXI wiek. Tutaj w wydarzeniach będzie książka. Jest taka opcja, żeby teraz tą książkę wykupić, taką wydanie specjalne i mieć dostęp do pliku, w którym ja tą książkę piszę. I teraz piszę przekazanie pod tytułem, że ta moc jest zawsze, żeby rozdział jeszcze, tytułu oddziału jeszcze nie mam,
Ale chodzi o to w tej książce, w tym rozdziale, żeby sobie wybaczyć. To jest taki podrozdział, bo chodzi o to, że cała moc, że nie ma mocy w przeszłości. O, może tak, tak bym to nazwał. W przeszłości nie ma mocy. I jednym z tych podrozdziałów tego rozdziału będzie, tego przekazania, jest wybacz sobie. I wybacz sobie za wszystko. Dlatego powiem ci dlaczego. Każdy w danej sytuacji, w każdej sekundzie podejmuje decyzję najlepszą z możliwych w danej sekundzie. Jakby mógł podjąć lepszą, to by ją podjął. Jak nie mógł, bo takie ma, a nie inne wierzenia, bo się bał, bo cokolwiek, to nie mógł. I samo zrozumienie tego, że my zawsze podejmujemy najlepszą decyzję, oczywiście z perspektywy czasu, patrząc wstecz, ona nie zawsze okazuje się najlepsza, ale w momencie jej podejmowania ona była najlepsza z możliwych. Więc zaakceptować coś, co się już wydarzyło, bo decyzja już podjęte, więc i to też nie jest tak, że one są wszystkie, nie wiem, coś do żałowania. Wszystko to, co. Każda decyzja stawia cię w trochę innym miejscu, i wszystko, co dzisiaj negatywne z twojej perspektywy, ma swoją wartość. To ci nauczyło czegoś i ta lekcja jest pozytywna. Dlatego nie wiem, co chcesz sobie wybaczyć, tak, no, to się obwiniasz, ale decyzja najlepsza z możliwych. I jak człowiek tak patrzy na to, na to swoje życie, to będąc świadomym tego procesu, dzisiaj podejmuje decyzję jak najbardziej świadomie. Im bardziej ją świadomie podejmujesz, tym ona jest bardziej świadoma. I ona jest bardziej świadoma, tym masz mniejszy potencjał na to, żeby w przyszłości w ogóle żałować. I jeden z tych w ogóle rozdziałów w tej książce będzie dotyczył czystego sumienia. Jak człowiek ma czyste sumienie, to ma czyste sumienie. W czystym sumieniu nie ma żalu, nie ma winy, nie ma uderzenia w siebie. Nawet jak mówiliśmy o tym procesie, te trzy, to zawsze każdy ma trzy wybory, tak? Zmienić, jak może zmienić, zaakceptować, jak potrafi zaakceptować, jak nie potrafi zmienić, jak nie może zmienić, nie potrafi zaakceptować, powinien się usunąć. Tylko jak człowiek się usuwa, jest na ostatnim etapie, to usunięcie pojawia się wtedy tak praktycznie mimo woli, tak automatycznie, tak naturalnie i nigdy tak naprawdę nie jest. I jest taki momencie, gdzie ty już naprawdę nie masz innej opcji. Jak ty próbowałeś coś zmienić, próbowałeś zaakceptować, nie ma żadnej reakcji z drugiej strony, to ktoś tak naprawdę decyzję podejmuje za ciebie. Jak ja jestem w związku, w którym nie jestem szanowany i nie czuję tej miłości i troski, to i mówię o tym głośno, bo oczywiście jak tam po cichu siedzę i cierpię, to rzeczywiście można żyć w dwóch innych światach. Jak ja mówię o tym otwarcie, stawiam otwarcie granice, one nie są respektowane. Ktoś podejmuje decyzję za ciebie. W tym sensie ktoś się stawia pod ścianą, ale to on cię pod tą ścianą stawia i to poniekąd on podejmuje decyzję. Ty na końcu całego tego procesu masz tylko jedno wyjście. Albo cierpieć, albo wyjść. I to tak naprawdę jest w kwestii tej drugiej osoby. Więc jak my, wychodząc z takiego związku, przechodząc cały ten proces, wychodzimy z czystym sumieniem. A jak człowiek wychodzi z czystym sumieniem, to nie ma czego żałować. Dlatego takie czyste sumienie tak naprawdę uwalnia nas od przyszłych potencjalnych żali, takie słowo, żałowania, tak? I jak my robimy coś z czystym sumieniem, to my a potrafimy to sobie przed sobą wytłumaczyć i jak robimy wszystko, co jest możliwe dzisiaj, to wszystko, co jest możliwe dzisiaj. To nie można robić nic więcej niż wszystko, co jest możliwe. Więc ja zrobiłem wszystko, co jest możliwe i nie dało rezultatu, to jaki mam wybór? Czyste sumienie. A jak prawie czyste sumienie, to nie ma żałowania. I to w każdej sytuacji. Na przykład teraz miałem kilka dni rozmowy w kwestii rodzicielstwa. Jeżeli rodzic, który ma czyste sumienie, stawia się w miejscu, w którym będzie miał fajne życie, dlatego że on niczego nie będzie żałował. Jak człowiek na przykład ma jakąś potrzebę, nie wiem, że może powinienem zrobić coś, a nie robi tego, bo coś tam, bo presja, bo psychologia, bo szkoła, bo coś tam, czy nie wiem, czy się nie odważa na przykład, czy boi się konfrontacji z dzieckiem i nie robi czegoś, co naprawdę wierzy, że powinien i dziecko na przykład, nie wiem, dorośnie, będzie miał taki, a nie inny problem, ten rodzic może się obwiniać, ale może się obwiniać za to, że nie zrobił czegoś, co czuł, że powinien zrobić. Więc znowu,
Czyste sumienie. Więc... Ekran. Tu się pojawiły jeszcze nowe marzenia. Więc ja nie wiem... Oczywiście poczucie winy będzie obniżało twoje wibracje. Na 1000%. Tylko, więc Marzena, ja nie wiem dokładnie, o czym mówimy, jak możesz przyjść na spotkanie w niedzielę. Spotkania, kochani, w niedzielę są grupowe i możemy tam w bardziej prywatnym spotkaniu online. W bardziej prywatnym gronie jest ten, a oczywiście jak tak najbardziej prywatnie, tu się pojawiają takie wydarzenia. Tutaj pojawia się w zakładce wsparcie chyba, sekundkę. Tutaj w zakładce wsparcie są spotkania online i tutaj spotkanie jest 7, będzie kolejnego kwietnia, kolejne spotkanie o 20:15 czasu polskiego, czyli zaraz po tym programie. To jest mój czas londyński, tutaj 19:15. W Polsce to jest 20:15. Wtedy możemy coś zgłębić bardziej i... Spotkanie można przyjść albo w ramach członkostwa klubowego, albo po prostu tak ad hoc za jedno spotkanie. Kosztuje chyba 29 zł. Nie wiem, jakiś taki kubek kawy w Starbucksie. I zapraszam, a jak nie, jak potrzebujesz jeszcze bardziej prywatnego, to wtedy chyba najlepiej przyjść na konsultację. Chociaż mi się wydaje, że łatwiej zacząć od grupowego spotkania, bo tam zwykle jest 4-5 osób, więc tak jest bardzo kameralnie. A jak nie, to są oczywiście zawsze konsultacje, na które można przyjść. Żeby zgłębić to, bo to już w tym poczuciu winy też kwestia... To jest napisane? Zobacz. A, to opcja członkostwa też. A, bo tutaj są pakiety różne tych konsultacji. Ale nieistotne. Istotne jest to, żeby to zgłębić, żeby uwolnić się poczucia winy, bo ważna jeszcze jedna kwestia, coś się już wydarzyło, ty nie możesz tego zmienić. Możesz tylko zmienić to, w jaki sposób na to patrzysz, a dzisiaj patrzysz w taki sposób, który wywołuje w tobie poczucie winy. Więc warto zmienić ten sposób, jak na coś patrzysz, bo nikt nie może cofnąć w czasie i nikt nie może czegoś zmienić. Dobrze, kochani, godzina 6 minut. Zapraszam jutro od 10 czasu polskiego na kolejną sesję. Przez cały tydzień będę tutaj o 10 rano polskiego czasu. Widzimy się w niedzielę też wieczorem na programie, a od nowego tygodnia będą nowe zmiany. Ściskam. Pa, pa, pa.